do mnie podeszedł mój kolega z Ukrainy właśnie i po prostu zapytał, czemu Białoruś atakuje Ukrainę. I jakby to było pytanie agresywno nastawione na mnie. Zrobiło mi się bardzo przykro, bo to nie my, nie ja, nie moi kolegi z Białorusi, to tylko Łukaszenka i jego decyzji. Więc ja nic nie zrobiłam, żeby tak do mnie on był nastawiony. I było mi bardzo przykro i ja bardzo przepraszałam. I 24 i 25 ja po prostu podchodziłam do swoich kolegów i przepraszałam za to, że u nas jest teraz taki reżim. A ja nie prosiłam przebaczenia, no... A ja nie przepraszałam. A za co prosić? Za co przepraszać? A ja tego nie, ja tego nie czuję. Jestem dumna, że jestem Białorusinką i my od dawna walczymy z tym reżimem. Robimy, co możemy. I, no, my naprawdę, i naprawdę robimy to nie od roku, ale od dziesięcioleci. Kiedy prosiliśmy o pomoc cały demokratyczny świat, prosiliśmy, krzyczeliśmy, ludzie, pomóżcie, bo nie wytrzymamy. 27 lat tyranii to za dużo. No a teraz mamy, co mamy. A za co przebaczenie prosić? I za co przepraszać? Za to, że tobie głowy nie za to, że ci głowy nie urwali na tym proteście? Maksim Znak, prawnik, zatrzymany 18 września 2020 roku. Czy nawoływałem do buntu? Ja? Przynajmniej oskarż mnie publicznie. Spisek? Z kim, jak i kiedy? Wolka Karbunowa, psycholog i obrończyni praw człowieka. Zatrzymana 9 listopada 2021 roku. Staram się zdać sobie sprawę, że jestem w centrum Mińska. Ponieważ moja percepcja zawęziła się do rozmiarów małej celi i wydaje się, że nic innego nigdy nie istniało. Ukraina! 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 W dniu wybuchu wojny na wrocławski rynek, żeby pokazać solidarność z Ukrainą, wychodzi około 10 tysięcy osób. Wśród nich jest również Anastazja. Drażeńki Ukraińcy, rodniki Ukraińcy, wy powinni wiedzieć, że białoruski naród i białoruska ulada – to różne. Ukraiński naród, ludzie, odczynili nam, białорусам, двери, коли на нашу землю прийшла біда. А зараз ми з вами. Ви повинні ведати. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ну, то я могу по-білоруську, так? Ну, ми вимушені були з'їхати з країни. Мусіліśmy виїхати з краю, бо в нашій Білорусі всі ті, хто ж пробують вальчити свої права. Ви свій голос, це все алкоголіки, наркомани, тунеядці, ну і наркомані, бумеланці. Такі особи. Не вельми добре. Ну, так наш Ну, так наш президент в телевізії мовив. Телевізор говорив. To była taka oficjalna propaganda tego wszystkiego. No i Anastazja mówi, że trafiła akurat do takiego grona i musiała zmienić kraj i musiała wyjechać z Białorusi. Jechała przez Ukrainę, potem przyjechała do Polski. Dostała pani ultimatum? No tak, my tu siabrowkę policzyli i zdarzyło się tak, że... Z przyjaciółką naliczyłyśmy prawie 40 lat więzienia dla nas dwóch. Jak to... Taki wyrok mogłyśmy dostać w Białorusi, gdybyśmy tam zostały. I dlatego musiałyśmy wyjechać. Raz pierwszy lat wymuszeni byli zjechać. Paweł Siewiaryniec, polityk i pisarz, zatrzymany 7 czerwca 2020 roku. Twój dziadek był człowiekiem światła, talentu, życzliwości i hojności. To on mi wytłumaczył, że naszym językiem ojczystym jest białoruski i że Białoruś powinna być niezależna. Ja uczestniczyłam w mityngach w sierpniu 2020 roku i mój tata właśnie jest głównym śledczym w białoruskiej policji. I wtedy był wybór, lub ja przeprowadzam, lub ja go zwalniałam z pracy. Czy łatwo jest przyjechać do Polski? Trzeba mieć dokumenty z uczelni, na przykład czy z pracy, zaświadczenie. Wtedy ci robią wizę, no i spoko wyjeżdżasz. Jestem w Polsce trochę więcej niż rok. Też przyjechałam z powodu protestów.
Studiowałam jeszcze na Białorusi w Mińsku w Akademii Sztuk Pięknych i byłam odliczona. Później pojechałam od razu na Ukrainę. Mieszkałam jakiś czas tam, robiłam wizy i później już do Polski. Ja uciekałam i wcale nie wiedziałam, co robić. I po prostu w Ukrainę mogła, bo nie miałam wizy do innego kraju. Ja przyjechałam trochę wcześniej, a dokładnie 7 lat temu. Przyjechałam do pracy tutaj, ale tak się stało, że zakręciły się takie wydarzenia, że nie spodziewam się, że w najbliższym czasie wrócę. Pawiel Maskłoni, projektant odzieży i pracownik charytatywny, zatrzymany 23 marca 2021 roku. W więzieniu jedyny czas, w którym nie czujesz atmosfery więzienia, to twoje sny. Kontakt z koleżanką wyglądał w taki sposób, że wiem, że ona jest z Kijowa i ma roczne dziecko. Napisałam do niej, co się dzieje tam, jak ona się czuje, wszystko. Ona mówi, no właśnie w tej chwili bombardują nas. Bombarduje nas Rosja i Białoruś. Głupio nawet tłumaczyć teraz, że to nie my. Z jednej strony nie mogę nic zmienić. Wiem, że na pewno, że w tej chwili nie mogę zmienić nawet jej zdania na ten temat i na pewno nie mogę jej pomóc. Nic nie mogę. Nawet te głupie słowa trzymajcie się, no to brzmiało bardzo tanio w tym momencie. Marfa Rabkowa, koordynatorka wolontariatu, zatrzymana we wrześniu 2020 roku. W tej chwili moje życie jest całe czarne. Myślałam, że dotarłam do dna, ale myliłam się. To nie było dno. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Ratuszu Wrocławskim. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk publikuje na swoim facebookowym profilu filmik dotyczący współpracy z Grodnem. Za mną na tej ścianie znajduje się poczet miast partnerskich Wrocławia. Wśród tych miast znajdował się także herb Grodna, nad Charlotte, a obok Kowna i Wilna. Jednogłośnie Rada Miasta Wrocławia postanowiła zerwać te relacje partnerskie z Grodnem w związku z zachowaniem Białorusi, w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie. Ale w miejsce herbu Grodna pojawiła się flaga białoruska i jakże wymowny napis, tak często słyszany i powtarzany na ulicach Wrocławia przez Wrocławian, ale także przez dużą wspólnotę białoruską, która u nas mieszka, żywie Białoruś. I tutaj pozostanie, a kiedyś zostanie zastąpiony, mam nadzieję, herbem Grodna. Patrząc na komentarze pod tym postem Białorusinów, którzy nie bardzo jakby wchodzili w szczegóły tej intencji, tylko zobaczyli ten ruch i powiedzieli, no jak, a przecież ja jestem z Grodna, a moja koleżanka, a Angelika Borys, która siedzi teraz w więzieniu. Oni wszyscy są z Grodna i co to znaczy? Najbardziej mnie straszy w tej wszystkiej sytuacji i boję się tego, że ludzie mogą zacząć widzieć przed sobą nie po pierwsze człowieka, a po pierwsze nacjonalność, a później już człowieka. Pośle wybuchu wojny ja już kilka razy słyszałam takie pytanie, a dlaczego Białorusiny nie wychodzą w miasta i nie mówią, że nie przeciwko wojny. Polacy mówią, że nie, no my wiemy sytuację, ale ja mogę powiedzieć, że nie. Jeśli o to pytają, to znaczy nie wiedzą. U mnie w pracy właśnie była taka ostra dyskusja. Byli Polacy, którzy zaczęli pytać, dlaczego wy Białorusini przez tyle czasu nic nie zrobiliście, a teraz mówicie, że jesteście przeciwko wojnie, tak? Jak to jest, że milczeliście tyle czasu? Im się wydawało, że jeśli nie ma efektu, znaczy nic nie robiliśmy. Te ludzie, którzy coś robią, to naprawdę straszne życie, dlatego, że ty zawsze, ja byłam w tych umowach i wiem dokładnie, że ty zawsze myślisz, że teraz przyjdą, że teraz będzie złe, trudne w tym żyć. Oni żyją w takim stanie już kilka lat. Nigdy nie wiesz, ile otrzymasz. Możesz otrzymać kilka lat, a możesz otrzymać kilka dni czy mandat duży. Te ludzie, którzy są w więzieniu już przez lata, mają takie tkaninki na swoich rękawach żółte i to znaczy, że są polityczne. Pracują po 12 godzin dziennie. Wiemy dokładnie, że są takie częste wypadki, gdy politycznych więźniów
trzymają w tych samych kamerach, gdzie siedzą ludzie, którzy są psychicznie nieadekwatni. Białoruś jest jak obóz koncentracyjny w środku Europy. A w każdym obozie koncentracyjnym pierwszym zadaniem człowieka jest przeżyć. Po prostu zachować życie. Fizycznie, nie umrzeć. No, ale zostali nasi partyzanci w Białorusi. Bo są jeszcze ludzie w Białorusi, którzy działają, ale o tym nie może być głośno. I dowiemy się o nich dopiero po zwycięstwie. Ignat Sidorczyk, reżyser, aktor i poeta, zatrzymany 10 sierpnia 2020 roku. Można to nazwać miejscem, w którym czas się zatrzymał. Ludzie są torturowani przez czas. Czujesz się jak chłopiec zapomniany w parku na diabelskim młynie. Na razie ja planuję mieszkać we Wrocławiu, bo bardzo mi podoba to miasto, ale no tak jak moje życie pokazywa, że moje plany zawsze zmieniają. Ja tak samo zostaję się tutaj. Bo ja też tu zostanę, bo nie mam żadnej możliwości wrócić do ojczyzny. Oczywiście, tu możemy robić więcej i dla Białorusi, i dla Białorusinów. Jeśli coś się zmieni, a na pewno się zmieni, tylko nie wiadomo kiedy, to ja koniecznie wrócę do domu i chcę budować naszą ojczyznę tak, jak my to widzimy. Ja dużo podróżuję w swojej pracy i czasami moi znajomi pytają, gdzie ja jestem i mówię czasami, że no teraz jestem w domu. I niektórzy właśnie Białorusini pytają, gdzie w domu? Ja mówię, no jak? No, przecież we Wrocławiu. Więc Wrocław to dom. W tym pudełku jest zdjęty ze ściany herb Grodna. Mam nadzieję, że szybko uda nam się to pudełko ponownie otworzyć i ten herb zawiesić na ścianie. To działanie oczywiście nie jest wymierzone przeciwko ludziom Białorusi. To jest działanie wymierzone przeciwko złej władzy, która dzisiaj wspiera rosyjskiego agresora. Tak zareagowało w tej chwili wiele, wiele polskich samorządów. Dzisiaj naszym wspólnym celem jest troska o niepodległą i wolną Ukrainę, o demokratyczną Białoruś. Bardzo bym chciała powiedzieć o solidarności Białorusinów, o ich wielkim sercu, którego starczy nie tylko dla Ukrainy czy dla Polski, ale dla całego świata. Wolontariusze pracują na granicy, w różnych ośrodkach ponad swoje siły. To wielka pomoc finansowa dla armii ukraińskiej. Ilu tu przyjechało uchodźców? Nie ma gdzie ich umieszczać. Tu wszyscy moi znajomi Białorusini przyjęli do siebie uchodźców z Ukrainy. Kobiety z dziećmi. Słyszałam o hejcie przeciwko Białorusi i Białorusinom, ale to niesprawiedliwe. Elena Talkaczewa, dziennikarka, zatrzymana 18 maja 2021 roku. To nie może tak dłużej trwać, po prostu nie może. Wiem, że zniesiemy to z godnością, choć nie jest to łatwe dla nas wszystkich, po tej i po drugiej stronie płotu. Później będziemy się śmiać, płakać i krzyczeć, ale zrobimy to razem.